Siema. Mamy drugą połowę wersji 5.1 i widzimy, jakie czterogwiazdkowe postacie są na banerach. Mianowicie są to Shinkyu, Kuki oraz Sethos. O pięciogwiazdkowych postaciach nie będę się jakoś rozgadywać, bo nie jest to pierwszy raz, kiedy dostają one rerany. Ale w zasadzie to w Genshinie nie starzeją się postacie, nadal tak uważam. Tak, Nahida nadal jest dobra, nic się nie zmieniło praktycznie od jej release. No dobra, doszło jakieś tam artefakty, nowe sety i tak dalej. Jeżeli używasz teamów, które potrzebują dendro aplikatora w teamie, no to Nahida może ci się przydać. Nie jest wymagana, nie jest must have, ale ułatwi rozgrywkę. Jest po prostu łatwa w użyciu. Dosłownie, robimy zdjęcie i tyle. Problem z głowy. Wracamy za parę sekund, jak będzie trzeba od nowa zrobić zdjęcie. Burstem budujemy domek i do 250 Elemental Mastery dostaje aktywna postać w zależności od 25% największego Elemental Mastery w postaci w naszej drużynie. No i nadal BS3 Karma Purification All Schemes to No Seeds of Skunksa dobry damage. Jest naturalnie łatwa do zrobienia. Mam na myśli przez to, że dajecie jej Deep Wooda, jest szczęśliwa. Jeżeli, nie wiem, macie super niefarta do artefaktów z Deep Wooda, no to Guide the Dreams, Golden Troop czy Tenacity of Millelith też będzie jak najbardziej tutaj działać. I w zasadzie albo ją robimy full Elemental Mastery, albo Dendro z krytykiem. Zależy, czy chcemy ją zrobić pod Bloom, czy chcemy, by była off-field DPS-em. Bronie, no to prawie cokolwiek, co daje Elemental Master, będzie super. No ale z takich najlepszych, no to jej własna broń, ewentualnie Wandering Heavenstar, czy Sacrificial Fragments, Magic Guide i jest super. Naprawdę, będzie działać. Shinkyu jest jedną z OG czterogwiazdkowych postaci, co są wieczne, przynajmniej dla mnie. Jest bardzo dobrą postacią jako field DPS. Tak, wiem, Yelan zdaje większy damage niż on, ale to tylko kilkadziesiąt tysięcy. Tak, wiem, jest więcej. Czy mój team zada 700 tysięcy na rotację, czy 758 tysięcy damage'a, mi osobiście nie robi to różnicy. Co innego jak Yelan jest C6. Shinkyu na drugiej konstelacji obniża hydroresy przeciwnika, więc Yelan czy Furina nie będą na przykład narzekać, jeżeli będą razem w teamie, bo to są to wszystkie postaci, co biją w zasadzie off-field, więc jak najbardziej damage naszej drużyny zwiększy się. Z Eskila bije spory damage i w zależności od tego, ile mamy hydro damage, daje nam około do 50% redukcji obrażeń na kilka hitów. Nakłada dobrze hydro i w sumie jest chyba nadal jedną z najlepszych postaci do robienia tego. Sety artefaktów to Nobleska albo Emblem of Severed Fate, aby bił więcej damage. Broni no to Favonius Sword, Sacrificial Sword albo Rura's Fontaine. Ja osobiście cały czas biegam nim z Sacrificial Swordem. Shinkyu najlepiej się sprawdza jako field DPS, czyli zakładamy na niego Sansy z atakiem, Hydro Goblet, Kryt Czapkę, no i będzie wspomagać nasz team deszczem mieczy zza naszej postaci. Tak jak samemu nie używam naszej lokalnej Nini, no bo wolę Raidenkę, pomimo że w przeciwieństwie do Kuki Raidenka nie radzi sobie z follow-up atakami na przeciwnikach, co posiadają elementarną tarczę. Dlatego Kuki jest dobrą postacią do teamów pod Hyper Bloom'a, ponieważ jej elemental skill bez problemu detonuje szyszki, bo po prostu detonuje elektro dookoła naszej postaci, nie musimy atakować przeciwnika, żeby striggerować follow-up atak Raidenki. No to dlatego dobrze działa pod Hyper Bloom'y. Oprócz Hyper Bloom'a Kuki jest mile widziana w teamach pod Aggravate czy po prostu jako healer. Zazwyczaj zaleca się robić Kuki na maksymalnie dwa sposoby, albo full Elemental Mastery, albo full HP. Set artefaktów to Paradise Lost, Gilded Dreams, albo jakiekolwiek pod Elemental Mastery. No chyba, że ktoś chce koniecznie by była tylko healerem, no to full HP, czyli Tenacity z Worukaszą można zmiksować. I jeżeli chodzi o broni, no to cokolwiek co daje Elemental Mastery, czyli Freedom, Kaisi Nut, Sifos, Iron Sting, Parasolka, no to chyba, że pod HP, no to ten nożyk Dektur. Co do Sethosa, nie mam go, więc tutaj stricte mogę powiedzieć jedynie tyle, co widziałem jak inni grali, więc jest on w miarę dobrym, on field DPS-em pod Aggravate'a, no i w zasadzie opłaca się nim grać głównie pod normalne ataki. Sety artefaktów na niego to Wanderer Trope czy Gilded Dreams. Z tego co wiem, to bronie to albo broń Tinariego, ten Hunter z coś tam, albo Slingshot. Reszta to praktycznie nie ma znaczenia. Slingshot jest bardzo, bardzo, bardzo dobrą bronią dla niego. Sansy, no to wiadomo, Elemental Master, Elektro Goblet i Kryt Czapka, standardowy set pod DPS-a. Co do broni.
Staff of Home i broń na hidy raczej znacie już, no jedno daje nam sporo Elemental Mastery, drugie daje nam więcej ataków w zależności od naszego HP. Przykładowe postacie, które mogą, ale nie muszą używać tych broni to Nahida, Sucros, Hu Tao, Cappuccino, Rosaria, Xianling i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o czterogwiazdkowe bronie, no to mamy Favonius Bow, Lion's Roar, Dragon's Bane, Eye of Perception i Fruitful Hook. Favonius Bow i Dragon's Bane nadal są często używane przez wiele postaci, natomiast Lion's Roar czy Eye of Perception szybko zastąpisz inną bronią, na przykład tą, co możesz wykrafcić u Blacksmitha, więc to są tylko przejściowe bronie, w przeciwieństwie do Favoniusa i Dragon's Bane'a. Natomiast Fruitful Hawk, jakkolwiek to się tam wymawia, według wiki ma 565 ataku i 27,6% ataku w substacie. Talent zwiększa szanse na trafienie krytyczne z planch atakiem i jeżeli trafimy przeciwnika, daje nam zwiększony attack damage. Więc jeśli przypadkiem zdobędziesz tę broń i lubisz grać pod plancze ataki, no to ta broń na pewno znajdzie zastosowanie u Ciebie. Jeżeli udało Ci się dotrwać do końca, a masz jakieś pytania, bądź potrzebujesz pomocy w Genshinie, czy po prostu chcesz pogadać, to znajdziesz mnie na Twitch TV, zazwyczaj po godzinie 14 bądź 15. Jeżeli nie lubisz samemu robić domem, bądź chcesz czasem pobiegać elity, no to zapraszam. Bye bye.